Mam w zasadzie jedno pytanie, które dotyczy rozmów, które były przeprowadzone niedawno z panem ministrem Siemoniakiem, który był w Gruziące, a sprawa dotyczy oczywiście WZU. W zasadzie obietnica złożona pod tytułem jeżeli się uda. Czy to nie jest za mało? Bo wszyscy z wielką troską pochylamy się nad tym zakładem, wiedząc dobrze, jaki kapitał stanowi dla tego miasta. Nie tylko pod względem kadry, która tam pracuje, ale także pod względem zarobków, pod względem budżetów domowych, które są w tym mieście jeszcze. I uważam, że polityka realizowana przez Platformę Obywatelską w Polsce dzisiaj ma w dużym stopniu na celu unicestwienie takich zakładów. Taką tezę stawiam. Bardzo dobrze się i mam pytanie do pana prezydenta. Czy to nie za mało? Obietnica, jeżeli się uda, to remonty armatochaubic zostaną wyłączone z zamówień publicznych. Czy państwo zrobiliście wszystko? Macie państwo przecież jeszcze do dyspozycji dwóch posłów w parlamencie, w Sejmie. Czy to jest dobrze rokująca obietnica dla wojskowych zakładów uzbrojenia? Takie zadaję. Panie radny, sprawa dotyczy obronności naszego kraju. Ja bym nie chciał publicznie dyskutować na temat szczegółów rozmów pana prezydenta Roberta Majewskiego z panem ministrem Siemieniakiem. Jak wspomniałem w sprawozdaniu, minister złożył obietnicę, że temat będzie poruszony w samym ministerstwie. Prezydent Grudziądza nie odpowiada za Ministerstwo Obrony Narodowej. Oczywiście im więcej apeli, nacisków na stronę rządową, tu nie ma znaczenia kolor barw politycznych, czy to jest z Platformy, czy to będzie poseł z PiSu, czy z Solidarnej Polski, czy z Ruchu dla Polski, czy z kogokolwiek. Im więcej apeli, mam nadzieję, że przyniesie to skutek. Czy te rozmowy, które toczyły się z ministrem, korespondowały z tym, czego oczekuje załoga, czy były wręcz w innym kierunku? Bo wiemy, że różni posłowie idą w różnych kierunkach, a my powinniśmy patrzeć to, czego oczekuje załoga i pracujący tam ludzie. I jaki kierunek miały te rozmowy? Majnowski kilkukrotnie spotykał się ze związkowcami z Wojskowych Zakładów Uzbrojenia, konsultując z nimi, w jakim kierunku chce przeprowadzać rozmowy, jakby też wsłuchując się w ich sugestie. Ja chciałbym tylko uzupełnić to pytanie pana Kosińskiego, jak również pana Miśniewskiego, że bardzo zaangażowany był właśnie w sprawę WZ-u, wyjaśnienia tej sprawy pan poseł Janusz Dzięcioł, gdzie bardzo rozpisywały się media niejednokrotnie na ten temat. I cały czas te rozmowy są prowadzone. Dziękuję.